Na warszawskim Torwarze odbył się 8. Kongres Kobiet. Przyświecało mu dość wymowne hasło po jasnej stronie – równość, aktywność, demokracja. Dyskusje dotyczyły różnych sfer życia, w jakich kobiety walczą o społeczną pozycję. Wiele emocji wzbudziło więc wystąpienie pełnomocnika rządu, który zapewnił, że dyskryminacji w Polsce nie ma. Te słowa były tak naprawdę podszyte ignorancją, taką myślą, że ja wiem lepiej, że ja tutaj przyjadę i powiem wam, jak jest naprawdę, że pan pełnomocnik, ale też pan prezydent nie skorzystali z okazji, żeby posłuchać kobiet, posłuchać głosu kobiet i zastanowić się, co jako chyba jedna z najważniejszych osób w Polsce mogą zrobić, żeby ten los kobiet zmienić. Cieszę się, że pełnomocnik do spraw równości wspomniał o zakonnicach, bo ja uważam, że my wszystkie jesteśmy zakonnicami, dlatego że pozycja zakonnic jest odbiciem pozycji kobiet w społeczeństwie. Dlatego jeśli zakonnicom należy się szacunek, to także wszystkim innym kobietom. I jeśli pełnomocnik pociągnąłby dłużej swoją myśl, to jestem ciekawa, co by powiedział, bo musiałby wprost nawiązać jednak do dyskryminacji zakonnic w strukturach Kościoła katolickiego. Gdyby nie było problemu nierówności, a także i dyskryminacji, nierówności kobiet i mężczyzn i dyskryminacji różnych grup, to po prostu myślę, że tutaj byłyby pustki w tej chwili na Torwarze, nie odbywałoby się to przedsięwzięcie, które się już odbywa 8 raz i ono jest po coś. I te wszystkie osoby, które tu są, no też sądzą, że powinno się odbywać, po to tu przyjeżdżają. Potrzeba równości. To nie jest tak, że my tutaj się chowamy w jakieś intelektualne zagony, bo PiS przejął władzę. Nie, my wiemy, co robimy. Mamy swoje matki, babki, prababki głęboko w historii i nie zamierzamy się dać polityce tej partyjnej. Robimy swoją, która jest związana właśnie z edukacją, z kulturą i z mobilizacją, masową mobilizacją. Całkiem niedawno wszystko było taką właśnie letnią wodą z kranu. Można było się zajmować życiem po prostu. A teraz myślę o tych ludzi, którzy są w mediach, którzy piszą, którzy tworzą, to przestaje być takie jakby neutralne. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy to źle. Ja bym wolała się skupiać na pisaniu, nie wiem, fantastycznych science fiction w książek, ale skoro nie można...